Jeżeli chodzi o politykę pronatalistyczną, dążącą do tego, żeby jak najwięcej dzieci się rodziło, to jej efekty, muszę przyznać, są zazwyczaj dość mizerne. Ona raczej pomaga czasami, zwłaszcza w bogatych państwach, które mają w budżecie dużo pieniędzy na tego typu działania. Taka polityka pomaga, żeby ta dzietność w świecie zachodnim, bo ona w świecie zachodnim bardzo spada, żeby ona nie spadła jeszcze maksymalnie. Z kolei w krajach niektórych byłego bloku sowieckiego, takich jak Rumunia, Węgry, poniekąd też i Polska, w ostatnich latach zaobserwowaliśmy pewien wzrost współczynnika dzietności, który bardzo spadał. Nie liczę roku pandemicznego, bo to jeszcze nie wiemy, ale też za ten wzrost niekoniecznie wcale była odpowiedzialna polityka i działanie państwa, tylko po prostu poprawa jakości życia, znacząca poprawa wynagrodzeń w Polsce w porównaniu z poprzednimi latami i w porównaniu z aspiracjami, jakie mamy, bo my mamy aspiracje i to się nie ma co dziwić, takie same jak Zachód, dlatego że na nas działa ta sama popkultura, ta sama kultura masowa, ten sam biznes, co na Zachodzie. Więc krótko mówiąc, podsumowując, skuteczne są takie działania państwa, które powodują, że z jednej strony ta różnica między możliwościami a aspiracjami się jakoś zmniejsza. Więc chodzi o to, żeby państwo nie przeszkadzało, a tam, gdzie trzeba lub można, to pomagało w rozwoju gospodarczym, żeby próbowało konsekwentnie i długoterminowo pomóc w zaradzeniu problemu mieszkaniowego, który jest jednym z najważniejszych problemów Polaków, który stopuje Polaków przed decyzjami prokreacyjnymi. Korzystne opodatkowanie takie, które pozwala, że z pracy zostaje wystarczająco dużo pieniędzy w kieszeni, bo w Polsce bardzo słabo opodatkowany jest na przykład majątek, a bardzo mocno opodatkowana jest praca, dlatego, co nie znaczy, że w ogóle w Polsce podatki są jakieś bardzo wysokie, bo one nie są wysokie, ale one jakoś omijają tych najbogatszych osób z największymi majątkami, a ci akurat się rozmnażają, tylko że ich jest bardzo mało. Zatem chodzi o to, żeby masy ludności poczuły się stabilnie. Brak stabilności to jest też ogromny problem. Poczucie, że następnego dnia może się zdarzyć coś niedobrego, może się zdarzyć katastrofa. To było w Polsce obecne przez wiele lat. Niestety to także pojawia się w tej chwili w krajach Zachodu ze względu na nastroje apokaliptyczne, na przykład związane z kryzysem klimatycznym, i pandemia to jeszcze bardzo mocno wzmocniła. Jest to bardzo trudne zadanie dla państwa.